ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Pokój zostawiam wam. Pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście mnie miłowali, Rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode mnie. A teraz powiedziałem Wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie. Już nie będę z Wami wiele mówił, nadchodzi bowiem Władca tego świata. Nie ma On jednak nic swego we mnie. Ale niech świat się dowie, że ja miłuję Ojca i że tak czynię. Jak mi ojciec nakazał. Jesteśmy z Panem Jezusem w Wieczerniku, na ostatniej wieczerzy. Judasz wyszedł, apostołowie są przestraszeni, słyszą, że jeden z nich będzie zdrajcą. Piotr również jest takim pełen niepokoju. Myślę, że każdy z nich doświadczał swojej słabości, doświadczał niepewności jutra, co będzie jutro. Pan Jezus wiedział, co jutro będzie, Jemu nie był obcy lęk później, kiedy będzie modlił się w ogrójcu, ta jego modlitwa będzie wypełniona lękiem, ale podejmie decyzję wbrew temu, co czuje. To doświadczenie zmagania cierpienia wyraziło się w tym krwawym pocie. I w modlitwie ojcze, zabierz ode mnie ten kielich, ale nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. Pan Jezus niesie pewien pokój. Jest źródłem dla nas pokoju. Świat jest źródłem niepokojów. My jesteśmy tymi, którzy często dajemy się zwieść światu i władcy tego świata, czyli szatanowi. Nie pozwólmy, żeby on zawładnął nad nami. Wszystkie systemy totalitarne były budowane na lęku. Natomiast Chrystus daje swój pokój. Pokój, który jest Takim doświadczeniem oddania swojego życia w ręce Boga. Cokolwiek się stanie, niech się stanie to na chwałę Boga. Panie Jezu, Ty się tym zajmi. Jezu, ufam Tobie. Te słowa powinny nam dzisiaj towarzyszyć, szczególnie kiedy widzimy, co dzieje się z naszym Kościołem, Kościołem Katolickim w Polsce, ale też i na świecie. Wielu z nas może doświadczać niepokoju, troski o. Los naszego kościoła, o los nas wierzących. A Pan Jezus dzisiaj konkretnie mówi: to słowo jest bardzo żywe, aktualne. Pokój Wam zostawiam. Pokój mój Wam daje. Nie tak jak daje świat, ja Wam daję. Świat daje znieczulenie, świat daje zapomnienie. Natomiast Pan Jezus mówi, czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie, również pokusie lęku. To nie znaczy, że nie będziemy odczuwali lęku, ale możemy właśnie w tym odczuwaniu lęku powierzać się Bogu i wołać, Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, zmiłuj się nade mną grzesznikiem. Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, zmiłuj się nade mną grzesznikiem. To jest wołanie ślepca niewidomego żebraka Bartymeusza. Dzisiaj Pan Jezus zaprasza nas do tego, żebyśmy zawierzyli Mu i jednoczyli się z Ojcem. Ten pokój jest zawarty w doświadczeniu bycia dzieckiem Boga. Dziecko Boga oddaje się w ręce Boga. Święta Faustyna Kowalska mówiła, że widziała, że dookoła jest pełno takich jakby wilków, czy takich groźnych psów, które są pod tymi postaciami objawiały im się, objawiały się e, siostrze Faustynie złe duchy. Ale dopóki była na rękach swojego Ojca, nic jej nie groziło. Wiedziała, że Pan Jezus ją chroni. Tak samo święta Teresa Zawilla mówiła, że kiedy się oddamy w ręce Boga Ojca, no to jesteśmy bezpieczni. Będziemy konsani, kiedy chcemy robić po swojemu. Uciekniemy. Świat próbuje nam wmówić, że prawdziwa wolność to wolność od Boga, wolność od przykazań, wolność od wszystkiego, co jakoś wiąże. Czy tak naprawdę nie ma wolnych związków, bo związek to jest jakieś związanie. Współczesny świat mówi o uwolnieniu. Czyli tak naprawdę to nie są związki, tylko przygodne spotkania. Przygodne spotkania ludzi, którzy się jakoś tam spotkali i czerpią ze siebie wzajemnie korzyści. Kiedy ko kończą się korzyści, no to szukamy innego miejsca czerpania korzyści. Natomiast w miłości musi być związanie. W miłości musi być przywiązanie do kogoś, kogo się kocha. Najpierw trzeba się przywiązać do Boga. Jest takie hebrajskie słowo akeda. Czyli zwiąż mnie. Tak miał powiedzieć y, syn Abrahama, Izaak, kiedy był składany w ofierze. Powiedział: Zwiąż mnie. Może Pan Jezus, kiedy mówił Nie moja, lecz Twoja wola, Ojcze, się stanie, to też mówił: Zwiąż mnie. Zwiąż mnie tak, abym był spokojny, abym się nie wyrywał. Pan Jezus, zwiąż mnie swoim słowem. Przywiąż mnie do siebie, daj mi swój pokój, chcę być Tobie oddany, nie chcę się wyrywać. Moi drodzy, na tę drogę przywiązywania się przez Słowo Boże do Boga i do tego, żeby być rzeczywiście wolnym, pomimo tego związania, właśnie miłość wyzwala z nas, od nas. Wyzwala z nas miłość, która nas uwalnia od nas samych, od naszego egoizmu, od naszego lęku o siebie i możemy spokojnie siebie w miłości ofiarować Bogu innym. Ale potrzeba rzeczywiście tej mocy Ducha Świętego, która nie tyle zniewala, co raczej przywiązuje do Boga, aby być rzeczywiście w Bogu wolnym. Bóg nie chce nas niewolnikami, chce nas dziećmi. Które się oddają w ręce Boga i pozwalają się Bogu poprowadzić. To jest taka tajemnica, której ci, którzy nie kochają, nie rozumieją tej miłości. I moi drodzy, kiedyś spotkałem taką dziewczynę, która w tramwaju miała na plecaku napisane nigdy nikogo nie kochaj, bo to ci zabierze wolność, gdzieś tam odkryła, że miłość jest przywiązaniem. Jest jakimś traceniem swojego życia. To jest tak, jak już mówiłem, Święty Jan Paweł II powiedział: że tej miłości bez krzyża nie znajdziecie, a krzyża bez miłości nie uniesiecie. Więc potrzeba tego przywiązania do Chrystusa Ukrzyżowanego, jak to mówił Święty Paweł, że razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża. Teraz już nie ja żyję, żyje we mnie Chrystus. Dzisiaj w pierwszym czytaniu słyszymy, że Święty Paweł z jednej strony był uwielbiony, chciano mu składać i Barnabie różne ofiary jako bóstwu, był ubóstwiony, a potem niedługo widzimy, że go kamienują, ciągną go, wydaje się, że jest martwy. Jego przyjaciele w końcu myślą, że trzeba go pochować, a on staje, otrzepał się i idzie dalej. Głosi Ewangelię, mówi, że wie, przez wiele ucisków trzeba nam przejść do Królestwa Bożego. Skąd ta moc? Stąd, że był przywiązany do Chrystusowego Krzyża. Że nie głosił mądrości ludzkiej, ale właśnie moc Chrystusa ukrzyżowanego, który dla świata wydaje się głupstwem, dla pogan, właśnie, a dla Żydów skorzeniem. Dla nas jest to moc Boża, dla nas jest to mądrość Boża. Niech ta mądrość Boża nas prowadzi. Niech Chrystus ukrzyżowany daje nam swój pokój. Pokój, którego świat dać nie może. Pan z wami, niech was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.